Witamy w kolejnym jakże świątecznym odcinku. Dzisiaj będziemy pokazywali Wam MP5. MP5 z firmy JG. A właściwie dzisiaj w jednym filmiku zrobimy kilka MP5 z firmy JG. Wszystkie mają tą samą ciekawostkę, o której za chwilę opowiemy. A różnią się w zasadzie tylko kolbą lub front gripem, więc postanowiliśmy nie robić trzech filmów dotyczących prawie takich samych MP5, tylko zrobimy jeden, o trochę dłuższy. A więc jedziemy z pierwszej. Mam oczywiście tu papiery i typowa dla JG wytłoczka tekturowa z zabezpieczeniami ze styropianu. Więc mamy całkiem fajnie opakowaną naszą MP5, czyli pistolet maszynowy. Metalowy high-cap o pojemności około 250 kulek. Paczkę kulek, nawet wiemy jakiej wagi, nawet mniej więcej wiemy jakiej firmy, ile ich jest, więc bardzo duży plus. Mamy tutaj silikon, którego nie jemy. Mamy nawet więcej silikonu, który nie jemy. Pudełko, w którym mamy stokową baterię 1100 pojemności 8,4. Oczywiście zalecamy kupienie sobie lepszej baterii, na przykład LiPo. Wtedy będzie replika nam na pewno działała trochę lepiej i dłużej. Mamy tutaj również bardzo prostą ładowarkę sieciową do tej baterii. Oczywiście tej ładowarki nie można używać do LiPo w żaden sposób. Chyba że chcemy sobie wysadzić LiPo. Pod pistoletem maszynowym mamy jeszcze komplet dokumentów i w pudełku, jak widzimy, znajduje się jeszcze wycior. Tutaj akurat jest to najbardziej chyba klasyczny wzór MP5. W wykonaniu JG mamy tutaj MP5 z body z tworzywa sztucznego. Tak więc zarówno dolna część body, jak i górna jest wykonana z tworzywa. Analogicznie również front grip i kolba. O MP5 kilka filmów już nagraliśmy. Ta również nieszczególnie odbiega od pozostałych z tej rodziny replik. Jest selektor ognia. Jak widzimy, bardzo wyraźne oznaczenia. A więc pistolet zabezpieczony, ogień pojedynczy i na samej górze ogień ciągły. Analogicznie jak w innych MP5 selektor ognia jest dwustronny i z obu stron działa. Kolba w tym wypadku jest to kolba pięciopozycyjna. Możemy ją całkowicie chować, powiedzmy, skrócić. Możemy, jeżeli ktoś jest, powiedzmy, dorosły, ma długie ręce, spokojnie będzie w pełni rozłożonej kolbie strzelał. A najfajniejsze jest to, że możemy tą kolbę skrócić, tak aby pasowała nawet dla mniejszych osób. Tak więc jeżeli chcemy sobie kupić replikę, z której postrzela zarówno dorosły, jak i dzieciak, to w zasadzie będzie jednym z lepszych wyborów, ponieważ zarówno osoba z długimi rękami złoży się prawidłowo do strzału, jak i osoba z nieco krótszym zasięgiem rąk. Tak więc bardzo fajna jest regulacja w tym wypadku. Przycisk do zwalniania magazynka mamy tutaj na dole oraz w tym miejscu. Ten jest niezbyt praktyczny, ponieważ ciężko sięgnąć palcem. Zdecydowanie bardziej naturalny jest ten przycisk. I wypinamy magazynek. Magazynek wkładamy po lekkim łuku. Jak mówię, możemy używać tego przycisku, ale jest to niezbyt wygodne i niezbyt naturalne. Magazynek za chwilę naładujemy kulkami. Jeszcze hop-up. Tutaj dźwignia hop-upu nietypowo, ponieważ w cymie jest po odciągnięciu klapy wyrzutu łusek. Tutaj natomiast mamy taką dźwigienkę zupełnie na wierzchu, nie musimy nic odsuwać, żeby się do niej dostać. Dźwignia przeładowania, możemy przeładować, zabezpieczyć. Do niczego kompletnie nam to nie służy. Nie otwiera nam również klapy wyrzutu łusek, ale możemy sobie przeładować dla bajery. Tylko i wyłącznie. Przyrządy celownicze, stała, nieregulowana muszka. Natomiast szczerbinka przesiejnikowa, obrotowa. Możemy sobie tutaj ją ustawiać wedle życzenia. Na końcu mamy tłumik, bardzo charakterystyczny dla MP5 i możemy go bardzo łatwo zdjąć, przesuwając tą dźwignię. Zdejmujemy tłumik płomienia do MP5. Pod spodem mamy gwint, standardową 14, a więc po odkręceniu tej końcówki, w którąś stronę, nakręcamy tu sobie tłumik, jeżeli będziemy chcieli sobie wydłużyć lufę wewnętrzną, albo jeżeli nie, to po prostu zostawiamy klasyczny MP5 tłumik. Tutaj akurat w tym konkretnym modelu baterię mamy w front gripie. Aby do niego dostać się, wybijamy pin. Właściwie wyciskamy. Zdejmujemy front grip. I mamy tutaj wtyk mała Tamiya do podłączenia baterii. Oraz tutaj, to będzie lepiej, tutaj widzimy bezpiecznik, który, tak jak zawsze podkreślam, sprawdzamy, jeżeli nagle nam replika przestanie w polu działać. Oczywiście podepniemy tutaj baterię LiPo. Nie ma tu zbyt wiele miejsca na baterię, tak więc musicie uważać, żeby tej baterii nie dokupić sobie zbyt dużej. I zakładamy front grip tak, żeby nie przyciąć żadnych kabli, ani tym bardziej, żeby nie przyciąć baterii. Czasami trzeba trochę porzeźbić. I wkładamy z powrotem pin. W tej chwili mamy już pistolet gotowy do strzału. Magazynek klasyczny high cap, a więc otwieramy klapę na górze magazynka i wsypujemy kulek. MP5 generuje od 300 do 350 fps, więc używamy do pomiaru kulek dwójek jak zwykle, ale do strzelania również spokojnie możemy na dwójkach się tutaj wyrobić, zwłaszcza jeżeli będziemy używali opcji 300 fps. Po zasypaniu magazynka kulkami oczywiście podkręcamy sprężynę, która nam te kulki podaje. I w tym momencie mamy pistolet maszynowy gotowy do strzału. Ale zanim przejdziemy do strzelania, pokażemy Wam inne modele, o których wspomniałem. Tutaj mamy model z takim samym front gripem, natomiast kolba jest stała, nierozsuwana. Na tym modelu również widzicie, że dołożona jest specjalna szyna, która jest dedykowana do pistoletów maszynowych MP5 i na nią założony kolimator na wysokim montażu. Jeżeli ktoś nie chce korzystać z przyrządów tradycyjnych, mechanicznych, może sobie zamontować kolimator. Niestety MP5 nie jest stokowo wyposażony w szynę RIS, więc należy sobie taką szynę dokupić, zamontować i wtedy możemy montować już sobie kolimator jaki chcemy. To akurat jest wysoki montaż. Jest on bardzo wygodny, zwłaszcza jeżeli będziemy składali się w masce, stalker czy innych maskach siatkowych. Trochę nam to podnosi wtedy twarz i linię celowania, a więc kolimator na wysokim montażu będzie zdecydowanie wygodniejszy. Tutaj jest prawie że idealnie ustawiony na linii celowania, bez mrużenia oczu, bez przyginania się do kolby. I to jest druga z opcji MP5 od JG z naszej nowej dostawy. Tak jak mówiłem, ten sam front grip, tylko kolba nieskładana. I tutaj przy nieskładanej kolbie baterii nie mamy we front gripie, tylko baterię mamy w kolbie, ponieważ jest tu znacznie więcej miejsca. Stopkę kolby zdejmujemy dokładnie tak samo, jak ma to miejsce na przykład w serii kałachów cymy, czyli po prostu przesuwamy w dół i zdejmujemy. Tutaj mamy sporo miejsca na baterię. Nie wiem, czy będzie to widać na filmie, ale w środku mamy wkładki z pianki. Tutaj Chińczyk przewidział, że w czasach LiPo baterie już nie są tak duże jak kiedyś, a więc włożenie małej LiPo będzie skutkowało tym, że będzie ona po prostu nam klekotała w kolbie. No i jakby tutaj nasz żółty brat przewidział to i włożył nam piankę, tak żebyśmy po włożeniu LiPo nie stukali nią jak grzechotką. A więc duży plus za myślenie. Tutaj mamy jeszcze w tym miejscu ucho do zawieszczenia pasa. Mamy je na kolbie i drugie w tym miejscu. No właściwie tyle, jeżeli chodzi o różnicę. Reszta jest dokładnie analogiczna jak w poprzedniej omawianej MP5. Łatwiej się tu ściąga kolbę, ponieważ stała kolba jest trochę wygodniejsza do zdjęcia. Ale po co ściągać kolbę, to jeszcze za chwilę.